Dzień dobry, Maciek z firmy Mavcar z tej strony, a dzisiaj Audi A4, B7, czyli lifting B6, ładniejszy, świeższy, no i też troszeczkę z inną gamą silników. Tutaj mamy znany i lubiany 1.6, 102 konie, najmniejsza jednostka w tym aucie, ale też nie jest to taki muł, da się tym jechać, no i przede wszystkim lubi gaz. A przy tych cenach paliwa dużo osób będzie się decydowało na instalację LPG, gdzie paliwo dochodzi do 7 zł bezproblemowo. Tutaj mamy 2005 rok, przebieg 236 tysięcy. I coś jeszcze, no. Jak widać na załączonym obrazku, są alufelgi 15 cali, opony uniwersalne. I mamy jeszcze ten taki pakiet zewnętrzny chromów. Relingi są chromowane oraz te listewki wokół szyb też jest chrom. Nie ma tu za dużo wyposażenia, no bo niestety jak ktoś brał 1.6, czyli najsłabszą odmianę, przeważnie było to też takie wyposażenie dość niskie przy tym samochodzie. Ale auto prezentuje się dobrze, nie jest jakieś poobniacywane, pozałamywane. Jeszcze tam resztki wody, bo niedawno co wróciłem z myjni. Ale według mnie, jak na samochód, który ma ile? 17 lat, wygląda naprawdę przyjemnie. I myślę, że jeszcze komuś to autko spokojnie polata parę tysięcy kilometrów. Myślę, że z cech zewnętrznych to tyle. Jeszcze ma światło przeciwmielne. O tym zapomniałem powiedzieć. No i chyba to wszystko. Jest też kilka do niego serwisów. Ale o tym opowiem, jak zawsze, wewnątrz pojazdu. Pozdrawiam, hej. To nagrałem sobie licznik pojazdu. Jak widzicie, fajnie to wygląda. Nie ma żadnych błędów. Przebieg 239 z groszem. Tutaj nam pokazuje, jaki mamy zasięg. Paliwka nie jest za wiele, więc może go zgaśmy. Niech zostanie dla następnego klienta. A ja wam opowiem o reszcie pojazdu. Kierownicę mamy skórzaną. Nie jest może idealna, ale też nie jest zużyta na maksa. To wszystko zależy przede wszystkim od tego, jak ktoś mocno tutaj trzyma tą kierownicę, jak komuś też się pocą ręce. Dużo osób mówi, ach, kierownica jest zjechana, auto mały przebieg. A prawda jest taka, że naprawdę niektórym jest tak podkwaśny, że potrafi kierownicę dwuletnią z przebiegiem, nie wiem, 20 tysięcy wyżreć do zera. Ale to już wiedzą o tym tylko takie osoby, które handlują samochodami i mają z tym jakieś tam doświadczenie. A potrafi być kierownica przebieg 400 tysięcy, gdzie ktoś jeździ, trzyma sobie kierowniczkę, tak, po autostradzie. Kierownica potrafi być nowa. Ale to wygląda dosyć nieprzyjemnie. No mamy ten pakiet tutaj skórzany, bo potrafiło być tutaj też to Audi bez skóry. Mieszek ładnie utrzymany, prawdziwa skóra, gruba. Nie jak w Oplu, czuć, że jest to naprawdę jakość. Tutaj mamy też ręczny obszyty skórą, wygląda dobrze, przyzwoicie. No to przechodzimy sobie do lewej strony, bo dzisiaj troszeczkę zaczniemy z tej strony. Tutaj patrzcie sobie, tutaj już to poprawili po liftingu, to było bardziej wytrzymałe, chociaż to też się gładziło. Tutaj naprawdę wygląda nieźle, przyciski są oryginał fabryczny, czuć to pod ręką, bo czuć taką jakby lekką matową fakturę na tym. Chińczyki są po prostu zwykłym plastikiem. Znarysowane, nawet nie narysowane, tylko nie polakierowane w tym miejscu tutaj znaczkiem szyby. Przełącznik od lusterek też wygląda dobrze, tak samo od centralnego. Boczki satynowa, takie aluminium szczotkowane. Łącznik od świateł też oryginał, troszeczkę poprawiony, ale jak na oryginał naprawdę prezentuje się bardzo dobrze. Przechodzimy do środka i środek też bardzo ładnie zadbany, bo tutaj też te przyciski po wielu latach robiły się gładkie. A tutaj spójrzcie na każdym z radyjka i od klimatyzacji wygląda dobrze, nawet i tutaj. Tutaj też te przyciski, schoweczek lubił być wydarty, tak samo, a bardziej nawet tutaj części, no bo części ludzie sobie tutaj wkładali kawę do jazdy. I to się ten przycisk niestety ze względem paznokci czy temperatury ścierał. Dalej, tutaj mamy fotel pasażera, troszeczkę jest przykryty tym, wezmę. Tutaj wam odsłonię, wygląda dobrze, boczek, schowek, tył, jakichś cudów nie ma. No i pokażę wam jeszcze boczek od mojego fotela, wygląda ładnie. No i na koniec wam pokażę książkę serwisową. Tu macie jej pierwsze wpisy na potwierdzenie przebiegu, później jest przy 101.
Tutaj mamy 142, pod maską jeszcze chyba była jakaś przy 180. Muszę poszukać. Sprawdźmy. Nie, tutaj nie ma, ale mamy za to jego przegląd z zagranicy. Przegląd był robiony w 2020 roku przy 206, czyli przez 2 lata zrobiło auto 33 tysiące, czyli fajny wynik. Standardowy przebieg 16, to dosyć, można powiedzieć, nawet niestandardowy, dosyć mały. Tu mamy jeszcze jakieś homologacje, takie rzeczy. No i nic więcej tutaj nie mam do powiedzenia. Jeszcze mogę Was zaprosić do odwiedzenia mojej strony z autami mavkarautomoto.pl, odwiedzenia też Instagrama mavkarauta oraz przede wszystkim subskrypcji tego kanału, bo będzie się pojawiało coraz więcej filmów ciekawych, niekoniecznie też na temat tylko pokazywania aut, ale też ogólnie autohandlu. Planuję jakąś taką sobie serię, żeby ludziom troszeczkę rozjaśnić, jak to wygląda, a nie jak wygląda to tylko w filmach. No i pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone, nie macie dodatkowych kosztów i przy okazji możecie sobie dokupić jego gwarancję do roku czasu. I kolejnym plusem jest to, że jak ktoś nie ma tego auto dostarczyć, mogę w rozsądnych pieniądzach go dostarczyć do domu na lawecie. Pozdrawiam, hej!